Jakie kochani, ja dzisiaj wiedziałam, że nagrywam do was vloga. Mamy 7:09, czekam na autobus. I dzisiaj poniedziałek, więc nie jest chyba. Nie mam tak aż swojego planu lekcji, więc jest git. Jutro w ogóle będę miała kartkówkę z angielskiego, ale w sumie też nie umiem. Pamiętacie, jak tutaj do was zawsze gadałam? W ogóle nie wiem, czy mnie słyszycie, ale pamiętam. Pamiętam mój daily szczos. Tak, za chwilę tutaj jechałam do domu, mamy godzinę 11:38, czyli pewnie około 16 będę w domu, więc ja super. W szkole nie działo się w sumie nic ciekawego. Wróciłam. Zróbmy mały ho. Chipsy, tutaj mamy jakieś takie dwa taki zeszyt taki, to nie jest so cute, to jest słodki bardzo, więc go wzięłam, bo stwierdziłam, że nie będę miała z tego roku francuskiego, się po prostu przepiszę, jak mi się będzie chciało. Więc mam takie dwa, zobaczymy, który wezmę. I tak, w sumie to wszystko. Nie było, nie działo się nic ciekawego w szkole. Hejka kochani, witam was się tutaj, witam was znowu w tym samym miejscu. Nie miałam czasu za bardzo, bo też zrobiłam sobie tortille. Więc tak, nie wiem w ogóle, czy coś cokolwiek słyszycie, ale no dzisiaj w ogóle mam być kartkówka z angielskiego. I czy coś jeszcze? Nie. Mam pierwszy budżet, więc git. Hejka kochani, muszę zrobić miniaturkę. Mam 40 minut do zrobienia tej miniaturki, więc ja nie wiem, jak ja to zrobię. Muszę wszystko dodać, opis, tytuł, bo wczoraj tego nie zrobiłam, więc tak. Nie wiem, czy słyszycie ten ciągnik w tle, ale dobra. Więc co? Ja zrobiłam wszystko, mamy 15:45. Skończyłam wszystko robić, znaczy w sumie tylko muszę jeszcze dodać jakby, jak to się nazywa, muzykę, jakby kto wiecie, no macie o co chodzi. I właśnie to chyba muszę dodać, nie wiem, czy komentarze mam włączone, chyba nie, więc je muszę za chwilę włączyć. No i w sumie po co byłem w szkole, za bardzo nic się nie działo, tak naprawdę. Tylko pisałam kartkówkę z angielskiego i jutro mam z fizyki, więc super, jej. Kto wymyślił wstawać o tak nienormalnej godzinie? Naprawdę, jest 6:42, miałam wstać dzisiaj o 5, ale co, jak zawsze, nie wstałam, więc wstałam sobie o 6. Ja nie mogę, ja jakby, jest już trzeci tydzień szkoły. Jest już trzeci tydzień szkoły, ja jestem zmęczona, mi się już nic nie chce. Ogólnie umyłam już sobie twarz, teraz jak widzicie sobie nakładam piękny kremik. Nie chce mi się, ale dzisiaj trochę mam więcej, że po prostu wszystko zrobiłam. Wszystko już zrobiłam, więc mam tak. No i teraz oczywiście SPF. Dzisiaj w ogóle tak zaczynam WF-em. Mogłam w sumie ubrać leginsy, ale trudno. Jeszcze dzisiaj mam kartkówkę z fizyki, więc super. No naprawdę, cieszę się bardzo. No i co? To chyba wszystko, nie mam chyba żadnych kartkówek. Szczerze, jest dopiero trzeci tydzień szkoły, ja już mam dość tego wszystkiego. Naprawdę, za każdym razem, gdy myślę, że ja muszę wstać do tej szkoły, to mi się nie chce, naprawdę, no. To jest dopiero trzeci tydzień, guys. I właśnie, jak już chodzę do 8 klasy, no to pewnie wiecie, że będę miała egzaminy. A to znaczy, że w 22, o ile nie będzie jakiejś katastrofy, czy czegoś. No bo wiecie, tutaj wszystko możliwe i właśnie tam się Oli, bo Ola chodzi teraz do drugiej klasy.
technikum, więc pytałam się właśnie jej, kiedy miała egzaminy próbne i ona miała jakoś pod koniec października, na początku grudnia. Tak to chyba było? Nie wiem, bo ona chyba miała, ona tam mówiła, że miała dwa, no bo była tym jakimś tam rocznikiem, coś tam, nie pamiętam już tego. Choć wczoraj mi to mówiła, więc no więc zobaczymy, kiedy ja będę miała te próbne egzaminy, o ile one będą w ogóle w szkole. Jakby ja błagam tylko, żeby nie były na zdalnych. Błagam, żebyśmy nie wrócili na zdalne, bo nie chcę totalnie wracać na zdalne. Możecie napisać, czy wy chcecie wracać na zdalne, bo ja na przykład, wiecie, niektórych chętnie wolałabym, jakby, żeby były zdalne, na przykład polski, wiecie, a na przykład, wiecie, fizyka jest spoko. Jakby, serio, ja już nie nienawidzę fizyki. To jest już okej lekcja. I jakby nie pomyślała, że ja będę nawet, wiecie, okej w stosunku fizyki, że wiecie, nie będę nienawidziła fizyki, a jakby mam krzywe okulary. No, a teraz jest lepiej, więc tak, dzisiaj właśnie mam jeszcze kartkówkę, więc super. Jest prawie siódma i ja nie mówię totalnie sensownie. I no, bo nie wiem, kto wymyślił chodzenie do jakby szkoły na taką godzinę, o tak. No bo jakby, guys, kto myśli o siódmej, o ósmej, dobra, o ósmej, to kto myśli o tej godzinie? No ja nie wiem. A więc ja idę do szkoły, znaczy idę, będę szła na autobus. Nie chce mi się strasznie, ale no... No niestety. I co? No i widzimy się chyba po szkole, czy coś. Zobaczymy. Hi guys. Ja wracam do domu już. Jest w ogóle godzina 11, wstałam dzisiaj o 7 chyba. Nie chce mi się strasznie już nic naprawdę, ale kupiłam nowe butki i kupiłam. O, widzicie, tam jeszcze jest torba z New Yorkera, więc też coś kupiłam, więc wam oczywiście to pokażę. Jestem zakochana w tych butach, one są zarąbiste. No i tak, widzimy się chyba już raczej w domu. No bo ja dalej jedę i widzimy się w domu. Hej kochani, ja już wróciłam do domu i tutaj są właśnie moje mini zakupy. Więc zacznijmy od tego, bo mi się już wyjęło. Jest to... Jak to się nazywało? Konfetti, tak. Konfetti, nie wiem, jak może kiedyś mi wyjdzie 1000 albo na pół roku mojego kanału. Zobaczymy, pożyjemy. Jest to z Intermarché, chyba. No i kolejny sklep to jest Rossmann. Tutaj pierwszy mamy coś takiego. Jest to oczyszczający żel do mycia twarzy. Taki, nie wiem, czy będzie dobry. Ma kwas salicylowy, więc spoko. I on był na jakieś przecenie, nie wiem, ile on kosztował. Kolejny mamy... Co się śmieje ze mnie? Kolejny mamy taki tonik. Ja ogólnie właśnie mam taką piankę, ale już mam... No nie całą połowę jej, więc... Tego też kupiłam sobie żel. I taka... jak to się nazywa? ten... Tonik matujący. Przeciwzaskórnikom akurat to jest. No. Zobaczymy, czy mi się sprawdzi. No i kolejne rzeczy są z New Yorka, jak widzicie. Pierwsza jest taka podkoszulka. Jest ona akurat na rysi. Jest to rozmiar XXS. Kosztowała ona 10 zł. Nie widzicie tego? No ale to jest twoje. Taka, ogólnie ona nie jest, nie ma... No. Nie ma brodnie chyba? Nie. Ona nie ma właśnie regulowanych ramionczek, więc no będę musiała, nie wiem co zrobić. Ale nie miałam takiej czarnej, więc mam, ona jest taka jakby... Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ona jest jakby prążkowana.
też to jest rozmiar XXS i kosztowała tyle samo. Kolejna, taka sama jak tamta, poprzednia, tylko właśnie fioletowa, bardzo ładna jest. U was trochę ten kolor jest inny. I plusem w tym jest to, że to ma jakby regulowane ramionczka. Jeszcze jedna, ostatnia już, też rozmiar XXS, taka sama, tylko niebieska. Jak widzicie, buty, jak możecie się domyślić, bardzo opakowani są do Nike. Prezentują się one tak. Chciałam właśnie takie Nike, takie wyższe i mam. Mam też niższe, teraz będę miała niższe i wyższe. Niższe i wyższe. Nie wiem, nie znam się. Jakby was to jakoś bardziej interesowało, co to jest za model, to chyba tutaj to jest. Nie mam pojęcia. I kosztowały one 150 zł. 150? Nie, 250. I szukałam wyższych i mam. Ja je kupiłam w jakimś sklepie sportowym. To by było już na tyle z moich zakupów. Ogólnie widziałam, że ja tych rzeczy, tych koszulek wam już nie będę pokazywała na sobie, bo no po prostu jakby są zwykłe. Ale założyłam sobie moje buty. A mam mieć tą nogę w tym. Naprawdę, jeżeli szukacie takich wyższych butów, to są chyba mity, jak mi się przynajmniej zdaje, to one są zarąbiste. Hej kochani, w ogóle mamy kilka dni później, nie wiem czy jesteście prosto czy krzywo, ale też co w ogóle za mój głos, choć chyba jest trochę lepiej z nim, było gorzej. Więc tak, mamy pół roku mojego kanału. Oh my god, ja nie wierzę w to nadal. Tarara. Serio, jakby mamy dzisiaj poniedziałek, 27 września. Wszystko to by się zgadzało, bo 27 marca założyłam kanał, więc oh wow. Oh wow, dziękuję bardzo, naprawdę dziękuję. Dziękuję bardzo za 6 miesięcy ze mną na tym kanale. Wow. Co jest grane. Mam tutaj YouTube sobie na topie otwarte i mamy już 180 subskrypcji. Tylko 20 tak naprawdę do 200, więc dziękuję bardzo. Dziękuję naprawdę. No i co? Dziękuję za te 6 miesięcy razem, za te 180 subskrypcji. Wow. I to jeszcze dzisiaj. Wow. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Naprawdę. To jest bardzo dużo. To jest... Wiecie, jakby guys, ja nigdy nie sądziłam, że ja tu biję. Wiecie, jakby ja marzyłam o tym, żeby być nie wiadomo jaką youtuberką, ale gdy serio zostałam tą youtuberką, to ja nawet, guys, ja nawet nie sądziłam, że ja tu biję 100 subskrypcji, a gdy... Pamiętam, jak miałam 50, to biłam, wtedy to mega się... Wtedy cieszyłam i też pamiętam, że nagrałam chyba moje pierwsze Q&A. To w ogóle te 50 subskrypcji bardzo szybko biłam, bo już około miesiąc. Wiem, że się powtarzam, ale ja nadal w to nie wierzę. Więc i też w ogóle ja mam Nightwaka takiego, bo w piątek, nie wiem czy ją nagrywałam wtedy, chyba nie, ale już wtedy się czułam, więc wtedy mogę wam sobie to pokazać, tylko nie wiem czy ja to znajdę. Wtedy wiecie, sobie słucham muzyczki, no bo większość słucha muzyki. I poczekajcie, właśnie takie wpisuję sobie kilo bez bitu, ale reakcja, nie? I takie... Co? Wait, what? It's me. Well. Wow. I też oczywiście nagrałam, się pochwaliłam na Instagramie, bo wtedy sobie pisałam nagranie kino, chyba bez bitu. I też ja tam była, więc to jest dla mnie takie okej, okay, dobra. YouTube, naprawdę mógłbyś wyrobić każdy film, ale nie ten. On jest coś słabo zmontowany. No ale okej. Okay. I mam już prawie 1000 wyświetleń.
Nic. Wow, dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję. No i tak, to by było wszystko. Bye, bye.